Pemos Chrzanów w ostatnim meczu pierwszej ligi Małopolskiej Ligi Juniorów pokonał siódemkę Chełmek 33-30. Podopieczni Leszka Wójcika po bardzo wysokim zwycięstwie w Skrzyszowie nad tamtejszym Luksem 55-25 mierzyli się w chrzanowskiej hali z siódemką Chełmek. W ostatniej siódmej kolejce pierwszej rundy doszło więc do spotkania dwóch jak dotąd niepokonanych zespołów Małopolskiej Ligi Juniorów, które przed tym meczem na swoim koncie miały po 12 punktów. Od pierwszych minut meczu kibice oglądali bardzo chaotyczne, pełne niewymuszonych błędów technicznych spotkanie. Po 5 minutach zawodnicy siódemki opanowali grę i zaczęli powoli, aczkolwiek systematycznie budować swoją przewagę. W siódmej minucie było 5-3 dla przyjezdnych i to oni grali zdecydowanie lepiej. Atakujący Pemosu rzucali niecelnie i przewaga gości z Chełmka rosła. W 13 minucie to oni prowadzili 10-6. Oba zespoły grały jednak słabo i często dochodziło do fauli. Po dwuminutowym wykluczeniu zawodnika siódemki Pemos zaczął odrabiać straty. W 18 minucie chrzanowianie zbliżyli się na jeden punkt do rywali i na tablicy świetlnej widniał wynik 9-10. Gracze z Chełmka cały czas grali faul i za nieprzypisowe zagrania sędziowie podyktowali kilka rzutów karnych. W 20 minucie Pemos po raz pierwszy objął prowadzenie 11-10. Niestety kilka minut później po serii błędów w obronie i słabej skuteczności w ataku goście odskoczyli na 3 trafienia. Do końca pierwszej połowy chrzanowianie gonili wynik. Dzięki wykorzystanemu rzutowi karnemu jedną bramkę udało się odrobić i podopieczni Leszka Wójcika schodzili na przerwę przegrywając 15-17. Po zmianie stron sędzia podyktował rzut karny dla chrzanowian. Wykorzystał go Przemysław Wierzbic i zrobiło się 16-17. Od początku drugiej połowy w bramce chrzanowian świetnie spisywał się Bartosz Gajewski. Jego dobre interwencje pozwoliły dogonić wynik i w 37 minucie było po 20. Gra się wyrównała. W 42 minucie Pemos prowadził 23-21. Przewaga bramkowa chrzanowian powoli rosła i po 50 minutach gry gospodarze prowadzili 26-23. W 56 minucie było 32-28 i wydawało się pewne, że gospodarze dowiozą korzystny wynik do końca. Wtedy siódemka Chełmek zaczęła odrabiać straty. Na 2 minuty przed końcem oba zespoły dzieliły wyłącznie 2 oczka. Chrzanowianie jednak zagrali spokojnie, pozwolili się faulować agresywnie usposobionym przeciwnikom. Przed syreną kończącą mecz wykorzystali rzut karny, tym samym pieczętując wygraną nad siódemką Chełmek 33-30. Dzięki wygranej Pemos Chrzanów jest samodzielnym liderem rozgrywek z 14 punktami dorobku. W kolejnym spotkaniu Małopolskiej Ligi Juniorów Pemos zmierzy się z zespołem Mosir Bochnia.